będzie ciekawie. Zbijają ręce, no Mateusz wydaje mi się większą aktywność. Jest zebranie nogi, Łukasz broń tego, wysoki parter, na razie bez punktu. I jest dwa punkty za zonę będzie. Tak, dwa punkty, no i sytuacja zwraca do środka. Niestety Mateusz oddał pierwsze punkty Łukaszowi Dublinowskiemu. Ciekawe, jak ten pojedynek potoczy się dalej. Pierwsza minuta powoli się kończy. Widzimy mocne zaciągnięcia ze strony Mateusza. Łukasza głowa wędruje ku górze, ku dołu. Jestem ciekawy, czy coś się uda odbić, czy te punkty zostaną po stronie Boruto Olimpijczyk z Gieszradą. Mocne zaciągnięcia, mocne uderzenia w głowę, zaszarpnięcia przeciwnika. Na razie sprawdzają, kto jest silniejszy, kto jest mocniejszy i szybszy. No próbują. I jeden, i drugi zawodnik próbuje tutaj przeprowadzić jakąś akcję, która przyniosłaby punkty w korzystniejszej sytuacji. Na razie Filipczak, Mateusz Filipczak, na co dzień zawodnik LKS-u Ceramik Krotoszyn, uczestnik Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrz Polski 2017. Półtorej minuty minęło, mamy pasywność zawodnika z Bydgoszczy, sygnalizuje sędzia Maciej Zakowicz, no i jeden punkt dla Mateusza. Mamy 3-0. Zawodnik z Bydgoszczy, Dublinowski Łukasz. O, niestety oddał sytuację parterową. Zejście do nogi. Kolejne punkty. To już jest, proszę Państwa, 7-0 dla zawodnika z Boruty Olimpijczyka. Cały czas jest bardziej aktywny. Stara się tutaj kolejna właśnie narzutka, punktować. Kolejne... Dwa punkty to niestety. Już jest 9. Dokładnie, no tak sumuje, zbiera te punkty. I... I wpadka, zaliczamy, i mamy wpadkę. Uwaga, jest ręka głowa, nic straconego. Łukasz teraz przejął inicjatywę w tym pojedynku. Mały chwyt ręka głowa, z którego może dużo ciekawych ataków wykonać, ale musi pospieszyć. Był amerykański zejście nogi, bo jest 11-0. Jeden punkt techniczny pozwoli tylko wygrać przeciwnikowi całą walkę ze Zgierza. Jest obejście, będą punkty? Będą, no niestety. Kolejny raz nie udało się zdobyć punktu dla swojego zespołu. Łukasz sygnalizował, że te punkty są przyznane nieprawidłowo ze względu na to, że wykorzystał atak przeciwnika i to była tak zwana wpadka, więc tego obejścia nie powinno być zaliczonego jego zdaniem, no ale sędzia jest zdecydowany, nie ma protestu ze strony bydgoskich trenerów, także no, roszczenia są niewłaściwe. No i zwycięstwo dla zespołu gości. 28-0 na dużych punktach. Także nie jest to wyrównany pojedynek. Jest zdecydowanie przewaga chłopaków z Radomia, klasy